Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jestem z dziewczynami. Jest ze mną Marcysia, Wera i Kasia. Siemka. I jak już pewnie zauważyliście i po tytule, i po tym, co znajduje się na stole, dzisiaj będziemy się wymieniać z naszymi kosmetyczkami. Jakiś czas temu dałam wam na opcję na Instagramie, żebyście pisali mi, jakie filmy chcielibyście u mnie zobaczyć. I jedyną opcją, która się tak bardzo często przewijała, była właśnie wymiana kosmetyczek z dziewczynami. I ja się tak zastanawiałam, jak my to mamy zrobić, bo wcześniej nagrywałyśmy taki film u Werki. No i to było wiadomo, po prostu się wymieniłyśmy, ale jak wymienić się w czwórkę i stwierdziłam, że będziemy losować, która jaką wymieni się kosmetyczką. No, będziemy po prostu losować i się malować. Na siebie to pewnie jeszcze raz po prostu losuje. Dlatego zaczynamy od ciebie. Albo maluje się swoimi kosmetyczkami. Proszę na to, że ja mam największą kosmetyczkę. No, ale ja mam najbardziej upchaną i już tutaj nic nie zmieszczę. Okej, okay, dobra, to ja jeszcze bym zmieściłam. Nie, nie. Kosmetyki osobno. Okay. Ja mam kurek. A i możemy pokazać tak. W ogóle ile mamy rzeczy w środku. Mi się wysypią. A wziąłam krem, o. Zostawiamy przy sobie tylko gąbeczki. Tak, zostawiamy przy sobie gąbeczki i pędzle. Ej, one się tak wykrzywiają? Mi się czasem tak wykrzywiają. Tak, bez powodu. Albo już tak, no, na przykład jest taka nowa gąbeczka, a potem masz taką zdartą, na przykład po 3 dniach ja już mam taką całą, bo no. Ja tam podkładam. Mimo tego, że ją myję, cały czas jest, wiecie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Chciałam powiedzieć, a my się już z wami żegnamy, ale... My dopiero zaczynamy. Ale dopiero zaczynamy. I możemy przechodzić do losowania. Mam tutaj 4 losy. Zaczniemy od Kasi, to jest los Kasi, żebyś nie wylosowała siebie. Tylko nie Marcysia i... Aha, ja! Tak, też właśnie nie chcę Marcy się, bo Marcy się nie chcę doczekać. Dobra, Werkę. Dobra, czyli zaczynamy teraz od wersów. O, masz mnie. Kurczę, ja już nie mam cię, więc super. Teraz ja sobie wylosuję. Pewnie... Kurde, zostały mi 2 najtrudniejsze, mi się wydaje, bo Marcysia przez te rzęsy, a ty przez to, że się... Nie? Że się... O, czyli mam ciebie, czyli mam sobie przykleić rzęs. Okej, okay, dobra. Ale ty, ja ale tutaj przygotowałam. Ty ładnie doklejasz. Ale to są takie skurcie, wyki. No właśnie, no ja takie sobie obcinam zawsze i sobie tak... Ja je troszeczkę przycięłam, bo nie chciałam, żeby były takie długie, bo wiem, że takich długich to nawet ja nie przykleję. I to powinno być dobre. Kto ma mnie? Ty masz mnie, Werka. Ja mam, ja to ja przekazuję ci tutaj moje rzeczy. A, na siebie. Ja już nawet te kosmetyki znam. Revolution. Wielka. Trochę się moja kosmetyczka zmieniła. To jest nie moje. Od momentu, jak my się wymieniałyśmy. Ja już to widzę. Okay. Tylko jedyny minus jest taki, że dzisiaj każda z nas ma inną karnację. Na przykład, dobra, Kasia jeszcze będzie mieć zbliżoną. Ja będę? Ty, tobą, tak, okay. Czyli jest git, nie? Ale na przykład... Ja mam Martę. Mój kolor. No właśnie. O, ale ja mam Kasia w ogóle krem BB, bo ja teraz ostatnio używam krem BB, bo mój podkład się skończył i mi mega podpasował. A ja mam też do ciebie taką ciekawostkę, że kiedyś jak byłam w drogerii kupić korektor, to przez przypadek kupiłam 2 podkłady, jeden się mniejszy, drugi jaśniejszy i mój korektor to po prostu ten ciemniejszy sobie zawsze daje. Dobra. To jest ten, ale to jest korektor? Jakby korektor, a to jest podkład. Miałam kiedyś ten podkład i ten podkład jest fajny. Bardzo go lubię. Też używam zrobione. Możesz ich sobie... Dobra, ja nakładam kremię. Co najpierw co dać mój błyszczyk. To błyszczyk, okej. Myślałam, że to coś jakieś pod oczy, jakieś coś tam. I ja się na razie zaznajomiam z kosmetyczką. Ja też właśnie... Jakbym odkrywała nowy świat. Ja też właśnie nie wiem co ja tutaj mam. Ale patrz, nie, znasz tak ładnie. Dobra, Marta, zaznajomiam się swoją kosmetyczką, bardzo mi się podoba. Dobrze. O, Kasia, ja też to jest eyeliner? Tak. Mam nawet sam... Tak. A, to jest nawet Marty. No. Marta mi pożyczyła, jak skończyły mi się rzęski, jak już wszystkie mi odpadły. I ja tak mówię, Marta, no może się nauczy nam malować kreski. I Marta powiedziała, że ona ma dużo eyelinerów. Dobra, czyli co, ten podkład to jest korektor. I ciemny korektor. Ale czekaj, to jest chyba na... Pewnie, ja też mam. To powinien być korektor jaśniejszy, a ciemniejszy odkład. Ale on jest tak, dla mnie za ciemny i ja go sobie daję tylko pod oczy. To ja to zrobię odwrotnie. No ostatnio jakbyśmy dużo korektoru. W drogerii to sobie kupiłyśmy zalotki i powiem wam, że ostatnio zaczęłam to stosować i jest naprawdę spoko. Też używam, ale jak mi się przypomni. Ja nie używam. Jest daleko ode mnie, to nie używam. Kasia właśnie powiedziała, że zalotka jest super, kupiłam zalotkę, ale boję się, że... Bo się szybko rozwalają, takie mam wrażenie, że zawsze miesiąc, dwa, tak jak gąbeczka i trzeba wymienić zalotkę. Ej, fajne. A, to klej do rzęs? Tak. On jest zarąbisty, ja ten korektor. 3 warstwy robię. Wszystkim polecam, ja mogę wam jeszcze powiedzieć. Ja mam kolor Swan. On jest Too Faced. I poleciła mi go Klaudia Antos i serio, on jest najlepszy na świecie. No i co, Murcik, jest tam coś, czego nie znasz? Jeszcze jedna plamka. Rzeczy do brwi, ponieważ ja w ogóle nie maluję sobie brwi i to będzie wyzwanie. Pamiętam, że jak się wymieniałyśmy z tą Wera tymi kosmetyczkami, to ja spróbowałam sobie namalować te brwi, ale nie wyglądałam wcale aż tak dobrze. Ale jakiego ty masz wielką tą gąbeczkę, ale no ona jest jak twoja twarz. Ona jest ogromna. Ten właśnie... Na pół ją możesz przeciąć sobie. Ale jest, nie jest wcale taka fajna, bo jest taka twarda dosyć. Tak? No, nie jest wcale taka
klit. A wyglądała tak ładnie, więc myślałam, że będzie. No bo często się wybiera te też te pędzle i właśnie beauty blendery pod względem tego, że ładnie wyglądają, a są niepraktyczne. No, pędzle są dla mnie największą zagadką, bo ja zawsze widzę jakieś ładne pędzle, na przykład jeden za 40 zł, tak. I się zastanawiam, kupić, nie kupić. I czasem na przykład kupię i się okazuje, że te włoski mają takie sztywne i nic nie dobra. W jakiej kolejności robicie brwi? W sensie, kiedy powinnam to zrobić? Ja robię tak, ja robię najpierw korektor, później robię podkład, później konturuję twarz i wtedy maluję brwi. Ojej, to ja zupełnie odwrotnie. Ja robię na przykład podkład. I za dużo nawaliłam, o nie. Ja robię na przykład podkład, korektor, potem puder, potem cienie, rzęsy, kreski, rzęsy i dopiero potem na końcu konturowanie. Ja najpierw nakładam podkład, potem nakładam korektor, potem nakładam puder, lecę sobie z rozświetlaczem, bronzerem, różem, potem nakładam sobie cienie. Tutaj całe na przykład kremowy, beżowy i tak dalej, brwi, potem właśnie sobie daję ten korektor pod brwi i lecę z oczami, rzęsy i tak dalej, i tak dalej. A to i na końcu usta. Ja ci nie wiem, czy coś zrozumiałeś, ale ja ci powiedziałam, że konturuję później. To nie, że tym wszystkim, tylko tym stickiem. I wtedy robię brwi. Po brwiach daję puder, rozświetlacz, brązek. Okej, musisz mi pokazać, bo w ogóle jak tym stickiem się posługiwać, bo ja nigdy nie miałam czegoś takiego, ale chciałam sobie kupić, właśnie polowałam w drogerii na coś takiego, bo się chciałam w końcu nauczyć konturować, bo ja to zawsze robię tym pędzlem, ale mam wrażenie, że nie wygląda to wcale tak, jak ja chciała. Nie użyłaś tego sticka? A to najpierw tego sticka? No dobra, przerywam w takim razie. Bo on jest mokry, nie? On jest na podkład się go daje. Pamiętam, jak się z Martą zamieniałyśmy kosmetyczkami na początku. Ja tak patrzę na Martę, ja przed nagrywką ja mówię: Marta, ty już jesteś pomalowana? Ona: nie, jestem bez makijażu, a to brwi już, wiecie, wszystko. Marta ma takie idealne brwi już. Wyglądam jak Indianin. No. Dobra, ja mam nałożony podkład. Ale nie wyglądasz wcale źle. Nie, ten tutaj. No, myślę, że to będzie gorzej z tym kolorem moim. Aha, to ty nie masz tego? No ja nie mam, bo ja nie konturuję twarzy. Ale czekaj, rozświetlacz już. Ale pokażę, daj tą paletkę. No. Kiedyś mówiłam na swoim Instagramie, że Weronika dała mi paletkę. Ja się tak cieszyłam, że sobie maluję nią, wiesz, powieki. I się okazało, że do konturowania także mogę. No. Dobra. A ja nie używam ale tego. No, ja ona tak. A najlepsze jest to, że ja się tak śmiałam z Kasi, po czym kiedyś, jak siedziałyśmy u mnie w pokoju, to wyszło, że robię dokładnie tak samo z całą paletką. Oszla, kurde. Pokaż. Ej, najgorzej, to jest kreską, jak ci jeszcze nie zlega, coś się wyjedzie. Marta w takich wielkich, takich mocnych drzwiach chyba tak średnio ci pasują, ale to będzie takie nowe doświadczenie, potrafię to jako nowe doświadczenie. Cześć, patrz, pomalować cię. Wow. Dopiero wstałem. Kurna. Ale wyglądacie jak te, jak wampiry, jak, posłuchajcie mnie. W Narni była ta królewna, lodowe królewny. Tak wyglądacie. No i to, ta brew wyszła mi lepiej. No wyszła ci lepiej. Co to ma w ogóle? Ja nie. Pierwsza była trudniejsza, druga już widzieliśmy. To tak jak z pierwszym naleśnikiem. Tak. Nigdy nie wychodzi. Dokładnie. Pierwsza brew nigdy nie wyjdzie. Jezus, ale okropnie. Nie umiem tego teraz naprawić. Teraz już chyba tego nie naprawisz. No. A nad jakim częścią twarzy, proszę, w sensie nad takim częścią makijażu spędzacie najwięcej czasu? Bo ja właśnie na brwi. Ja na kreskach. Bo Marta ma zawsze idealne kreski. Nie, no nie zawsze. Masz. Ja pierniczę, nie, to jest za mocne dla mnie. Co to jest? Nie, za porę jeszcze jest okej, okay, ale ja mówię o tym teraz, o tej konturowaniu. Co to jest? Nie, no też nie jest taka zła. Marta będzie miała tak jedną stroną jak pierwszy naleśnik, a druga taka biała. No teraz na przykład już mi poszło lepiej, nie? Z tej drugiej strony. Dobra, brwi gotowe. Dałam radę tą twoją pomadą. Serio, tak? No. A myślałam, że nie dam rady, bo ja zawsze najwięcej pieniędzy w makijażu wydaję zawsze na produkty do brwi. Ze względu na to, że ja muszę mieć idealne brwi, a tym, to jest z Love Me, poradziłam sobie i jest git. Serio, i daję radę. I zostajemy później w tych makijażach? Przez 24 godziny. Nie, no raczej nie. Nie, no porażka jakaś. Serio, nie da się opisać inaczej tego mojego makijażu. Brew. Ostatnio odkryłam pędzel, który jest skośny i maluję sobie nim tak jak kreski, zobaczcie. Biorę sobie cień i maluję sobie tak skośne oczy. Ja właśnie chciałam sobie tak kiedyś pomalować, ale mi nie wyszło, więc zrezygnowałam. Ale dasz radę w taki kształt? No właśnie, on jest tak, że on sam naprowadza, bo on jest taki właśnie skośny. I od razu jak sobie robię tak, od czegoś to sobie robię taką kreskę nim. Jaki super rozświetlacz, oh my god! Ja nie chcę nic mówić, ale ja już skończyłam. Serio? No i ładnie, ale po prostu nie wiem, czy...
czegoś nie zrobię ponad to. Ej, Marta, jakbym chciała zrobić makijaż, który ja na co dzień wykonuję, czyli właśnie taki, to mogłabym zrobić go twoimi kosmetykami. Serio? Cudowne. Serio, właśnie to próbowałam zrobić. Czy ja jestem w stanie mój codzienny makijaż odtworzyć twoimi kosmetykami i mogę. O, to fajnie. Mhm. No ja pewnie też bym mogła, gdyby nie te brwi. Ej, fajna wyszła mi ta brew, mimo że rozwalony cień. A wiesz skąd jest ten cień? Z Biedronki. Ej, ale czasem takie rzeczy są najlepsze. Tak. Oh, yes. Ciut lepiej to wygląda, ale nie zbyt dobrze nadal. Ale fajnie, bo możemy teraz poznać nowe kosmetyki. I jednak się robiliśmy się zazwyczaj nic nie zdecydowały, bo kurczę. Z swojego korektora, ja już mam dwóch korektorów i to najpierw dwie warstwy, później podkład i później jeszcze jedną warstwę korektora. Tak? No, tutaj zamówiłam jeden i kilka kropek i już jest git. To zawsze otwieracie buzię, jak malujesz. Tak. Ja już to robiłam też. Uwaga, robię kreskę. Można teraz patrzeć. Musisz sobie tak popatrzeć w lusterko i tak jakbyście, wiecie, otworzyli oko tak normalnie i zobaczcie sobie w oczami waszej wyobraźni, jak ta kreska powinna iść i wtedy robicie... Ja mam problem, bo ja nie widzę swoich powiek, jak tak zrobię, bo mi się zlewają z tym, co się wierzy mi podnieść oko, do tego. No właśnie, ja maluję wtedy po opadniętym. Dlatego ja robię takie czasem większe, no. Aha. Wtedy na przykład robicie po prostu, że patrzycie i robicie... Co z drugiej strony się robi? No właśnie, zawsze robiłam od tej, ale ostatnio robię od tej. Co? I robisz tak. Od drugiej? Nie taką kreseczkę, bo tylko na razie tylko to. Też tak zaczynam. Narysowałaś? Ja ej, narysowała, no. A jak robiłeś to takie chude? Czemu już to takie grube? Ale ty na przykład już zrobiłeś sobie taką kreskę, że... W dół ja, trochę. Że ja tylko bym ją pociągnęła... kreskaczy. Ale nie, pociągnij ją sobie po prostu dalej tutaj. A i zrobiłeś takie... Oczko, takie kocie. Takie, no, no takie słodkie. O nie. Chyba jednak po niej przejechałam. Nie, no nie, ładnie. Nie, no. Ale ładnie kosi z kreskami. O. Wiecie, że ja kiedyś sobie rysowałam kreski w dół, bo ja kiedyś byłam zajarana na punkcie właśnie... Hawaii, Japonia i w ogóle takie rzeczy. I tam właśnie babeczki tej, w Korei w sumie bardziej, rysują sobie kreski na dół. Jak, tak, i, tak, a faktycznie, no, no. Jak robi się kocie oko, to oni robią takie psie oko. I pieski mają takie bardziej na dół i ja sobie rysowałam tak trochę w dół. Yeah. I też w sumie spoko wygląda. Ja preferuję ruchome lusterko. Ja nie lubię właśnie, ja muszę mieć wysokie. To ja się zbliżam zawsze do lusterka. Jakbyście mnie kiedyś zobaczyli w łazience, jak się maluję, to jestem tak. Ale no, tak na ścianie to tak. Ja już skończyłam. O, ja też skończę. Pokaż. Ej, ale Kasia, ale to moje pierwsze kreski w życiu, proszę. Ej, ale serio. Nie, nie jest źle, serio. Ej, Kasia, bo pięknie w kreskę. Poszło ci równo i zrobiłaś sobie takie malutkie, delikatne, że nie są przesadzone, więc nawet jak coś popsuć, to ale tego nie widać. Ale takie kropki, jak tak szłam z tym i tak dotykałam, tylko nie. Ej, ale nie udało. Podoba ci się, co? Te kreski. Nie. Nie podoba ci się? Ja się w ogóle nie czuję w kreskach. No nie. Moim no, ładnie. Musisz nie chodziłam tak na co dzień. O, nie chodziłam tak na co dzień raczej. Ale to jest chyba też kwestia przyzwyczajenia. Tak. Jeśli to zaczęła sobie robić codziennie, to bym pewnie robiła, ale... Tak, ja pamiętam, że ja robiłam sobie codziennie kreski. Jak chodziłam do gimnazjum, to ja nie malowałam się nic, nawet podkłada nic, tylko po prostu robiłam sobie kreski i rzęsy. No. I potem właśnie jak zaczęłam się malować tak bardziej i zaczęłam robić sobie te doczepiane rzęsy i w ogóle to przestałam robić te kreski, bo po prostu mi było niewygodnie z tymi rzęsami. I później jak zaczęłam sobie znowu je robić, to było taka dziwnie. Ja już skończyłam, jestem numer dwa. Kasia pierwsza, ja numer dwa. Teraz na was czas, dziewczyny. Ja wiem, że mam czas, więc nie spieszę. Ale też już kończę. O, przykleiła. O kurde! Ale rzęsy! Jezus Maria. Ale widzicie mnie na co dzień w tych rzęsach i już jesteście pewnie przyzwyczajone. No tak. Że ogromne kreski, duże rzęsy. A właśnie na kimś wyglądają... Na kimś to wielkie, są okropnie wielkie. Jakie właśnie? Jak Kasia? Jak to się wygląda? Wow. Ale rzęsy bardzo dużo dają. Patrz, pomalowałam się Marty kosmetykami. Ej, jak ładnie wyglądasz. Cześć, to są Marty kosmetyki. I pasują. A Kasia ma kreskę. Ale Kasia słodko wygląda jak kotek taki. Jestem trochę ciemna. Ale ładnie, jesteś tak delikatnie, to też ładnie wyglądasz. A ja wyglądam najgorzej, bo sobie zrobiłam wielką brew. No proszę, że to jest bardzo ogromna. Chyba moje zrobię tylko tak, moje to wszystko mówi, ale wiem. Nie, podoba mi się, bardzo mi się podoba właśnie jak ty, Wera, wyglądasz w tym jak... O, i kropeczki. Ma, tak, jak Marta. Ale super. Skończyłam. Skończyłaś? Tak, nice. Trzecia. Marta ma trochę utrudnione zadanie. No. Z tymi rzęskami. Ty bez kresek to aż taką tak grzeczniusią, no po fakcie. No, ale mi się na przykład Marcie się bardziej podoba chyba bez kresek. Jak masz, Marcie, te rzęsy,
i nie masz kresek, to mi się bardziej podoba niż w tych kreskach, bo czasami wychodzą ci takie na całe oko i to tak no cię obciąża, a na przykład bez rzęsek uważam, że wyglądasz tak, takie masz baby face, tak cute. Skończyłam, jesteście wszyscy. No i kurde, ładnie. Gwiazda. I kresowo. Ej, ale serio ładnie. Ale portki teraz pasują tak ten, jesteś taka, wiesz. No ogólnie co do mojego makijażu, to te rzęsy mi trochę uratowały sytuację, bo aż tak, bo nie wiem, jak patrzycie na mnie, to widzicie te rzęsy, a nie te okropne brwi. No ale ogólnie nie, to chyba nie jest źle. No poza tymi brwiami, tak mogę iść dzisiaj. Mogę sobie przykleić coś na nie i mogę tak chodzić. Ale wy też wyglądacie dobrze. Ty wyglądasz mega dobrze. Właśnie pamiętam, że jak my się wtedy wymieniałyśmy, to była totalna różnica. Ty byłaś taka biała, a ja byłam taka pomarańczowa, a teraz żadna z nas w sumie nie jest taka pomarańczowa. Ja mogę stwierdzić jasno, że mogłabym się zamienić z tobą kosmetyczką, mogłabym się pomalować tak, jak na co dzień się maluję. To jest super. Iż przed Łukaszem jak świt, tak powiem. Widzisz coś? Ja kiedyś... A Łukasz, pamiętam, obciąłeś włosy. Ja kiedyś poszłam do Mikołaja, jak sobie też bo zrobiłam sobie brwi tuszem, że tak sobie przejechałam i mówię do niego, widzisz jakąś różnicę? I nie widział. No więc możliwe, że Łukasz też nie zauważy. Dobra, no więc to już by było na tyle, tak wyglądają nasze makijaże. Napiszcie, jak nam poszło i jaki makijaż podoba wam się najbardziej. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcje, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a my się już z wami żegnamy i do kolejnych odcinków. Pa!